miłość rozlana jest przez Ducha Świętego w naszych duchach. Rozmawiam ostatnio z ludźmi, pytam się, gdzie jesteś, co u ciebie. I słyszę, że nie ma miłości, że nie doświadczałem tutaj miłości. Ja się pytam, czego szukasz, bo ja doświadczam miłości. Kilka dni temu siedziałem sobie w namiocie, moi przyjaciele nie wiedzieli o tym. Siedziałem sobie w namiocie podczas naszej wycieczki do Izraela. Siedziałem sobie w namiocie i usłyszałem, jak ktoś nazwał mnie Przemuś. Gdzie jest Przemuś? Poryczałem się. Rozumiałem, że jestem kochany i nie w mojej obecności, tylko zaocznie ktoś nazwał mnie Przemuś. Ja zobaczyłem, że ludzie mnie kochają i nazywają mnie czule. To mnie rozwaliło. To pokazało mi jedną rzecz, że w tym kościele jest miłość. Tutaj jest miłość, tylko musisz się otworzyć na tę miłość. Ja postanowiłem rok temu, że się otworzę na miłość. Wielu z was mówiło, że jak przyszedłem tutaj, nie chcieliście na mnie patrzeć, nie chcieliście ze mną rozmawiać, bo byłem jakiś taki ciężkostrawny. Dałem się przerobić i będę dalej się dawał przerobić. Nie bój się zranienia. Jeżeli chcesz doświadczyć miłości, otwórz się na nią po prostu. Nie mów takich bzdur, że miłości nie ma. Pytanie, czego szukasz? Miłość nie szuka swego. Miłość jest rozdana w swoim duchu przez Jezusa Chrystusa. Jest rozdana. Masz zdolność do kochania. I jeżeli nawet dasz się zranić, to On cię uleczy. Ja wiem, mówię tylko o Chrystusie doświadczonym w moim życiu. Kocham was i w ogóle doświadczam miłości od was. I coś wam powiem jeszcze dzisiaj. W ogóle poziom mojej akceptacji jest tak duży, że powiem wam coś. Doświadczyłem się uwolnienia od duchów homoseksualnych. Byłem pod wpływem duchów homoseksualnych. Nie bałem się wejść w relacje. Bałem się podejmować decyzje. To jest duch homoseksualny, ja to wiem. Nie miałem wzorca silnego mężczyzny w domu. Sorry, Włodzimierz. Nie miałem tego. Ale ja wiem, czego chcę, po co idę, ja to zdobędę w imieniu Jezusa, bo inaczej nie umiem, inaczej nie chcę. Wszystko inne nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Dobra.